Heja, ja jestem tu Sebo i dzisiaj powiem wam krótką historię na temat Civilization. Po pierwsze, był u mnie koledzy Predator, kumpel, też YouTube. Predator dał. No i tak, i mam kolejnego znajomego. I dobra, i zaczynamy. Miesiąc temu kupiłem CD Action z grą Dead Island, Age of Valium i Farming Simulator Classic. No, żeby było. Moje ulubione czasopismo CD Action. Ale chciałem panu pokazać grę, ale nie mam, bo pożyczyłem jednemu koledze. Dobra. Kilka tygodni temu kupowałem grę, to kupiłem i jak kupiłem, i kupiłem dwa tygodnie temu kupiłem papa CD Action. Wow, 18. Mają 18 urodziny. Nie. Z tego się powodu bardzo cieszę. Wow. No po prostu super. No. I pierwsze co ma Assassin's Creed. Ale pierwszy. Assassin's Creed zajebisty, super. Tak samo Tom Clancy's Hawks też jest fajna. A Ubisoft fajne gry po prostu tworzy. Ubisoft fajne gry tworzy, polecam je. No, przechodzę. No. 18 lat CD Action, moim ulubionym fanem są. Moje ulubione czasopismo, polecam. Ten, o, najbardziej. O, zapraszam też do kupna Titan Fail. Zapraszam do kupna gry Titan Fail. Bo już jest w sprzedaży. W Electronic Arts można kupić tą grę. Można na Xboxa, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, na komputer, na płyty PC i DVD. W polskiej wersji oczywiście. Dostępne od lat 16. PGE 16. I różne. I różne są takie ciekawostki. Można się poczuć. 18 lat, ja się cieszę z tego. Po prostu się. Ja się cieszę się z tego. Nie mogę się doczekać na premierę. Man of War, oddział szturmowy 2, premierę w marcu. W marcu. Man of War, oddział szturmowy 2, RTS. Na PC, tak? W kwietniu. Może w maju. Fajny jest krysą. Drugi kwartał kwietnia 2014 będzie Amazing Spider-Man 2 D na PC, ta. Przepraszam, Katar. Może jeszcze Watch Dogs akcji też na PC, ta. Mhm.
Nie mogę się doczekać. Sims 4 też nie mogę się doczekać. Daisy i różne takie inne gry. Na te gry nie mogę się doczekać, kiedy one wyjdą. Po prostu są zajebiste. Różne takie ciekawostki są w tym prezencie. Takie można sobie czytać do okrągu. Jakie są zabezpieczenia, jakie gry. Najnowsze gry, te co wyszły akurat. Takie inne, itp. itd. Różne, no co można mówić. Po prostu warto kupić sobie CD Action 18 numer i sobie poczytać i dostaniesz się fajną grę. No. Ja sobie kupiłem z Assassin's Creed i Hawks. O. Pierwszy jest Assassin's Creed. No i Hawks. Jestem w Hawks. Jestem bardzo dobry. Przeszedłem całą grę. Assassina. Nie, Crysisa 2 przeszedłem. Dobry. GTA Vice City, Liberty City 4, Episode 3 Liberty City. Ale wersji GTA 4 oczywiście. Dodatek. To proces super gry. Postaram się. No mam si że się byś umożył, to nie wiem. Nie wiem, jakby się udało, to bym mógł nagrać całą wersję Hawks. O, jeśli się uda. Mam. Tato mi przywiózł takie książki. Takie książki mam do rozdania. Swojego nie znacie. Czyli polsko swojego nie znacie. Czyli polska oczami obcokrajowców. Takie książki mam. W nadmiarze. W nadmiarze takie książki o obcokrajowcach. Judyty Fibiger. Tak, Judyta Fibiger napisała o nich. Swojego nie znacie, czyli Polska oczami obcokrajowców. A mecenasem projektu jest Tyskie, dobre piwo. Autorem jest Judyta Fibiger, zdjęcia Brit Pogoda i Sylwia. No, Senackowa. Autor zdjęcia, design i tak i tam. To jest to. U różnych ludziach. Takie. U różnych ludziach. TD i TP ma. Do rozdania pełno takich książek, jeśli chcecie. Piszcie, znaczy adres. Nie wiem, ile mam tam książek, bym mógł zobaczyć. Jeśli byście chcieli, mogę książki wysłać adresem. Znaczy pocztą oczywiście, nie taką mailową, bo nie, ja się tylko listem, kurier. Listem. Nie. Bym mógł powysyłać każdego. Tak o. No to. O. Więc. Dobre książki możesz sobie poczytać. Ja mam tak, nie wiem, kilkanaście. Dziesiąt takich książek. Takich. Nie, cztery
Tata może by przywóz mógł jeszcze więcej, to bym mógł powysyłać każdemu, jeśli by się chcieli. Tylko wystarczy wpisać mi adres skrzynki pocztowej, miejsce zamieszkania. Przepraszam za katar. Gdzie mieszkacie? Ja bym adres 0812 siedzi coś tam i tego i nazwa pani komuś bym mógł wysyłać o taką książkę o obcokrajowcach, co o nas myślą otyskie, czy dobre, czy pasuje im. No dobra, ja się żegnam. Dzisiaj był fajny dzień, opowiedzieliśmy o grach, trochę się po recenzję i polecam, kupujcie Zilek, naprawdę fajne gry tam. Z tej strony ja się żegnam, tu był Sebo 2001, narka, papa. Bye.